Oj, tak, to kolejny odcinek z tej strony oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku właśnie, no rzecz tak, właśnie tak. Tak. Kontynuujemy standardowo tam, gdzie skończyliśmy. Watch Dogsy, kontynuujemy kampanię, na razie tylko i wyłącznie kampanię. Ty, w ogóle ile ja mam siana w tej grze? O nie, kar... O, nikt się nie zorientował, śru tu, mnie tu nie było, na. Jak to się, jak tu się, o, 20 tysięcy tylko? Strasznie mało. No ale dobra, lecimy dalej. Mam wrażenie, że to, a dobra, co będę mówił. Co pada na dworze. Jest so. Wyskakuj z fury. Pada na dworze, jest strasznie, słuchajcie, ponura pogoda generalnie, więc też te odcinki nie są jakieś takie. Niesamowite, o tak bym to nazwał. Ale gra jest fajna, strasznie się wkręciłem w tą gierę, no gram cały czas praktycznie od 3 dni. Wiem, że jeszcze muszę nagrać, słuchajcie, bo w międzyczasie miałem nagrywać dwie serie, czyli oczywiście Watch Dogs oraz Lego Star... nie Star Wars, tylko Lego... Batmana, dwójkę. Ale... Kurczę, ta gra mi się tak podoba, że kompletnie o tym zapominam i po prostu gram se w grę i mówię, o to se nagram teraz odcinek i tak se zaczynam nagrywać. No słuchajcie, skoro to początek odcinka, trzeba zrobić coś fajnego, czego jeszcze chyba nie robiliśmy za bardzo. Poprzednio chciałem skoczyć z mostu. Skok z mostu teraz nabiera nowego znaczenia, ale nam nie wyszło, to teraz 102 Adam Małysz. Nie, guys, nie. Tak to być nie będzie. Wiecie, co ja tam widzę? Po pierwsze, to widzę bankomat, z którego wyciągnę siano. Te 6 koła, co od gościa teraz hakowaliśmy. Przyda się siano, jakieś tak strasznie... Jeszcze jakbym w ogóle chciał jakąś furę dobrą na zamówienie, to... To jednak trochę to kosztuje. Co to jest za autko? Znaczy motor? To jest jakiś słaby, czy... Czekajcie. Auto na zamówienie, zobaczymy. To jest ten motor, on jest max prędkość 3, przyspieszenie 4,5. 3, 4,5. 4, 5. No to zamówmy sobie ten motorek. I słuchajcie, nie byłbym sobą, gdybym sobie nie skoczył z mościku. Tak, na dobry początek, słuchajcie. Tutaj, żeby jeszcze tutaj trochę rozpędu nabrać. Każdy kilometr to dobry kilometr na godzinę. Lecimy. Holy shit! Okej. No, także tym akcentem oficjalnie zaczynamy odcinek i kontynuujemy misję fabularną. Już nie pamiętam, co mieliśmy zrobić. A, szukamy tego kolesia, co tam nam grozi. No, motory mają to do siebie, że są szybkie, mobilne i łatwo się nimi gdzieś wcisnąć, ale też są strasznie niebezpieczne. Nie tylko w grze komputerowej. W ogóle... O, coś chyba... Tutaj... Chyba lewy tłok nie działa w porządku, nie wiem, czy słyszycie. Tak, ewidentnie turbowtrysk nie działa jak... działać powinien z reaktorem zapalnika.
Tak, tak. Coś tu nie gra. Kłod mi mrugnął. O, ten też. Ciekawe, na bank, na 100% to są twórcy gier tutaj napisane. Na 100%. Przecież nie było... to jest jakiś Mr. Green? A to może jednak nie są twórcy gry. Ale to było smart i sprytne, ja lubię takie easter eggi. No mam gun, bo mi się łatwiej patrzy na to, kto tu leży, gościu. Dobra, wspominaj, wow. Lena, ej, to jest jedyna postać, która ma napisane pełne imię i nazwisko na tych grobach, come on. Może nie jedyna, ale większość ma Q Anderson. A my jakiś taki kozacki grób mamy. To jest nie fair. Dobra, no to powspominajmy sobie. Kiedyś to było, gość. Kiedyś to tak. Czekaj, to kto, kogo on nam zabił? Siostrę? Czy kogo? Nie pamiętam. Chyba siostrę, nie? Córkę raczej bym wątpił. Chociaż już za młodzi nie jesteśmy w tej grze. Do you know who keeps saving the flowers? No. But that girl has a lot of friends. Had. This is about letting go. I know. We've all suffered a horrible nightmare, but you have to stop trying to fix it. I'm not trying to fix anything. Aiden, I know what you're doing. I know you're chasing after the people that did this. And you do that, you put us all in danger again. You are not in danger, because I protect you. Do you hear yourself? Aiden, why can't you stop? Because... I need to know. You are my brother, and I love you. But Jackson is my world, and I will keep you away in a second before I let him get hurt. Promise me you will stop. Głębi duszy nadal mam nadzieję, że to tylko stepsister. I killed her. No, you didn't. I don't blame you. Ale brudka koks. But promise me you will stop. We need this. As a family. I promise. Yeah, right. Lena's dead, I can't change that. How do I just walk away? Nawet nie będę wam mówił, ile scenariuszy chorych miałem w głowie, bo to nawet nie, to jest temat rzeka. Temat rzeka, słuchajcie. He's got a problem. Survivor from the stadium. If that guy talks, he'll ID you. Survivor? How did that happen? I'm guessing he didn't die. Relax, I got a plan. Meet me at Gorman Heights on the rooftop. On the rooftop. Dobra, dobra. Cały czas poszukuję, bo jest taki sam model jednego pojazdu, tylko jakby ulepszony. Taki sam, tylko w wersji turbo.
Cały czas go szukam. A w ogóle można tu jakoś na przykład na jednym kole czy coś? Próbowałem kiedyś, ale... No to nie jest jazda na jednym kole. No nie, chyba się nie da. Dlaczego za... Ło kurde, co tu się dzieje? Witam serdecznie. Dlaczego, żeby puścić muzyczkę, musisz kliknąć N, a żeby ją wyłączyć, musisz przytrzymać? Czemu te muzyczki w ogóle się odpalają? Tyle zawsze mam wyłączane. W ogóle dowiedziałem się, że w Watch Dogsach dwójce, którą zapewne też ogramy, bo jedynka jest całkiem spoko, można grać koopa kampanię. W jedynce kampanii nie można grać, z tego co przeczytałem. Są różne po prostu misje online. Ale tak, żeby grać, to no oczywiście to będziemy sobie grali te misje online. To nie będzie to zmontowane coś na wzór, kiedyś nagraliśmy One Man, One Boy, One League of Legends. Gdzie namówiłem ziomka, że pierwszy raz odpalił League of Legends i tam krzyczał. Wtedy pierwszy raz odpalił League of Legends. I do teraz se gramy. Codziennie praktycznie. A codziennie przesadzam. Często. To nie gość z pizzą. Tak nazywa się misja. Akt pierwszy. W ogóle strasznie dużo tych misji fabularnych. Where is he? Jordy can be a pain to work with. He's the devil I know. Things were different. I might be hunting him down. Or vice versa. But if he says we got a problem, I need to take it as a massive understatement. Can't let the survivor ID me. Everything's gonna spiral out of control. Dotsy. Ale jak? No jeszcze pitos se wypłacimy. Oczywiście nie nasz. Panowie twórcy gry, dotrzeć to jest bardzo mocne słowo, wiecie? Jak mam tu dotrzeć? Nie no, nie mówię, że to dla dzieciaczków, bo... Nie no, dla dzieciaczków. Ja myślałem, że znowu obchodzić trzeba. To dla dzieciaczków. Zawsze... Dlaczego ja nie potrafię tak prosto myśleć, tylko strasznie kombinuję. Ratownik wolontariusz. O, witam serdecznie. Siema. Jordy, who are they? Well, they live here. What happened? Well, security in these buildings is pretty tight. So, people like this feel nice and secure living way up here. I mean, these people just had a simple chain lock on their door. I guess they want to have a good look at the pizza guy before they open it all the way. All right, fine, sure. So, about this problem. Well, that's why I brought the bolt cutters. He opens the door this much, there's a chain right there, I slip him in and snip, and guess what? It's not the pizza guy. Jordy, the problem, let's deal with it. We are dealing with it. We're in the midst of solutions here, Pierce. You don't appreciate what I do for you. You don't realize how much I take care of you, do you? Really? Yeah. Well, do me a favor, let's get on with it. How much time do we have? Not as much as we need. Oh, you remember the stiff from the stadium? He's not so stiff anymore. The cops got him in Chicago lockup, and oh, he's about to walk into an interrogation and point a finger right at you. How did that happen? Kick me when I'm down. Look at the view. See there?
call went out this morning. Somebody is paying buku bucks to grab this clown and make him talk. And one of those guys is running the assignment. It seems like me and him need to have a little chat. Yeah, but this time, don't do that empty gun thing. Poor Maurice pissed himself after your last show. Don't worry about my methods. You know how to use that thing? Just get your ass down there, I got you covered. And don't kill the boss this time. You kinda need him. You think? W niezabijaniu bossów niestety jestem wyjątkowo słaby. Co zresztą mogliśmy się przekonać za każdym poprzednim razem. You think you're the only one who wants this quick? How should I know what you want? Not big on empathy, are you? Not particularly. What's up with this fixer contract? What are they looking for? You. Somebody wants the vigilante big time. They're about to fake a prisoner transfer to bust out the one witness who can ID you. I've never seen them gather up this kind of manpower, though. They know I'll try and stop them. Listen. The witness knows my face. If the fixers reach him, if my name gets out there, they'll come after my family. The F word. You're too sentimental, Pierce. That's a weakness. Somebody's gonna play that against you someday. I cover you where I can, but I can't see everybody. All right, let's do this. Przedostań się na teren stacji. Przesłuchaj szefa maczerów. Dobra, chill. Tylko jak tam wejść? O. No dobra, czyli w tych misjach akurat jestem dobry, póki nie chodzi o zabijanie nie szefa. Jestem dobry, póki chodzi o zabijanie. Ale jak chodzi już o niezabijanie, no to już jestem gorszy, przyznam szczerze. Tutaj raczej idzie mi tak, no, mocno średnio bym powiedział. Okej, ważne jest zlokalizować bossa. Żeby go nie zabić, rzecz jasna. Tu jest jakiś snajper, chyba że to narzys. To chyba narzys. Organizuje imprezy dla dzieci, no to fajnie. Posiada immunitet dyplomatyczny. To jest szef? Nie. Pewnie już wspominałem szefa 3 razy, znaleźliśmy. No tamte są poza zasięgiem, więc raczej mogę... Zawsze. Ale chyba teraz nawet nieźle wyszło. Byle nie zabić szefa. To jest jedyna rzecz, którą mogę zepsuć. Praktycznie. Miałem prostą pociąg. Ty, mogę go zatrzymać, czy co? Chyba jakąś umiejętność kupiłem, o której nawet nie wiem. Gdzieś tu jest jakiś bobik tam. A, po lewej stronie oni chodzą. To jest szef? Nie wygląda na szefa. Żartowałem, ty.
Dobra, chcę po cichu. Assassin's Creed, lewa, prawa, prawa, lewa, pyk, tego, owego, osłona, cyk. Tylko gdzie jest szef? Czy my nie do szefa? Szef w środku może, co? Przesłuchaj szefa. Czyli szef chyba w środku jest w ogóle. Mi się coś wydaje. Dobra, chodźmy na tą windę. Aha, tam nie przejdzie. Dobra, ładowanko. Złazimy. Cyk. Aha, ja już mogę iść do szefa? Łe, a gdzie zabawa z zabijania wszystkich? No dobra. Będzie dłużej. Mam nadzieję, że to tak... Pyk, jesteśmy? Chyba tak, dobra. Who's assigned to the prison job? What? Man, I don't know what you're talking about. Lance Brenner. As a family. What are you doing? I'm asking you how your family is. Looks like you got two lives going at once, family man. Yeah, the kids are gonna be in college soon. It's pricey for a union rep. Yeah, and there's also the second life. Ghost accounts with a lot of money in them. Hey. Do you know that your name is tied to a whole bunch of cold cases? I bet the cops would love a chat. Okay, hold on. You want a piece of the cash? I can cut you in. You're wasting my time. All right, all right! Fuck. Prison job. It's Angelo Tucci. He's running a convoy. It's too late. You'll never find him. Who says I want him? Bet he's got a family in town. Why do you want his family? The fuck is wrong with you? I wouldn't know where to begin. There's more fixtures incoming. How bad? Remember Kinderhook? Shit. Ty, bo ja zapomniałem mówić, bo za dużo gram sobie, słuchajcie, offline i robię misje poboczne. I potem zapominam, że ja w ogóle nagrywam w trakcie odcinka. Dobra, mamy jakiś helikopter, coś się stanęło się niestety. Dobra, obawiam się, że wypierdalam z powrotem. No chyba sobie żartujesz. No tak, pewnie. Pewnie, że tak, byczku. Oj, tak, tak, byczku. Ty, no chyba ich popierdoliło, że ja to na realizmie przejdę niby. Kurwa, ja nie wiem, co tu się dzieje. Kurwa, nie mam granatów. Jeden mam, dwa. Nie no, to jest niemożliwe do zrobienia. How bad? Remember Kinderhook? Shit. Drzewko zdolności.
Dobra. Walka. Zwiększono szybkostrzelność pistoletów? Może być. Promień wykrywa... Co? Promień wykrywania biegu ulega zwężeniu. Nie kumam. Krytyczne odnowy koncentracji przy bardzo niskim poziomie zdrowia. Super. To bym to nawet wziął, szczerze mówiąc. A to? Maksymalna koncentracja? No, też bym wziął. Dobra, czas zainwestować w walkę. Też z helikopterami bym też wziął, to jedno. Mistrz pistoletu też nie. Strzelba niepotrzebna. Zmniejsza obrażenie od kul, bierzemy. O, nawet dwa można. Wow. Od wybuchów też bierzemy, dobra. Mam nadzieję, że to się nagle kurwa nie zresetuje, jak ja stwierdzę, że sobie wyjdę stąd i a to nagle... Haha, żartowałem. Nie wiem, dlaczego idę w lewą stronę, ale jakoś wydaje mi się bezpieczniejsza ta strona. Kurde, i musiałem celować. Widzę tą całą chmarę. Nie no, chyba ty kurwa żartujesz. Jeden poszedł jeszcze w prawo. Dobra, walcie się. O! No to siema. To jest niby trudniejsze? 30 chłopów do mnie z karabinków strzela, kurwa. A chłop mówi, że to jest łatwiejszy sposób uciec. Znaczy trudniejszy sposób uciec. Kurwa. Most. Dobra, Ezy. O! Może się uda. Jest szansa? Żartowałem, że jest tą szansą osobiście. Wiem, że nie ma szans, że ich w jakiej... Kurwa, co chłop robi? Oj, to będzie długi pościg, coś czuję. Ciekawe, czy da się tą grę zrobić bez choćby jednej śmierci. Że pewnie na pewno się da. W sensie chodziło mi bez ginięcia, a z drugiej strony na pewno też się da zrobić bez choćby jednego zabójstwa. No to w porę zostało powiedziane. Most. Open. Nie wiem, co ja zrobiłem. Most miałem otworzyć. Otwórz się. W sumie z ciekawości poznałbym ile w ogóle, nie wiem, czy da się im jakby rozwalić teraz. Bo zawsze jak starałem się ich rozwalić, to przybywały nowe autka i tyle było z rozwalania. Co za bobiki. Ale widzę rozwiązanie naszego problemu. O! Co? Kurwa, co oni mają za damage? Halo? Motorówę jakąś, motorówę bym chciał.
Znowu zraniono anarchista. Pewnie, że tak. Dobra, bez chuj z motorówą. Dobra, mam nadzieję, że tak się da. Chyba nie. Chyba nie da się zestrzelić. Może z granatnika? Nie mam granatnika. Granatnik jest tani, ale go kurczę nie kupiłem. Mam nadzieję, że mam te wszystkie boosty, co miałem przed chwilą, co kupiłem je. Nie to. Aplikacja ze zleceniami online, auto za mną, nie. Drzewko zdolności. Ło, no nie mam. Nie, no to, to... Po prostu przejdźmy tą misję i zapiszmy, tak, tak bez sensu jest. Po prostu... Proponuję serdeczną rurę w prawo. Tego obyczku. Gida w prawo, jesa. Chłop się nasuwa, sprzedajesz mu salwę, gościu. I lecisz dalej. Dobra. Kasujemy frajerów. Jeden. Na razie jeden. O! Gdyby nie odrzut. Dobra. Zdechł pies. Kurwa. Cholera, jak to jest stresujące, guys. Nawet sobie sprawy nie zdajecie, jak to jest być pod ostrzałem. Wroga. O kurwa, jeszcze stąd idą. O, nie żyję. O, żyję. A, on ciągle, tak? Że najgorsze rozwiązanie wybrałem. Kurwa, no ilu ich jest? Nie, no przecież... Misja jest unwykonable, no. Nie, no trzeba uciekać, przecież nie zabiję, przecież ich jest 40 chłopa. A ja jeden bobik i tamten miał mi jeszcze pomagać, to nie pomaga ty. Nie, on w ogóle coś strzela, czy tak nie bardzo? Dobra, wyjemy. Dajcie mi furę, please. O, dzięks. Da. A to chłopy są nie nasze. Ja myślałem, że to jakiś koleś se ucieka. Mam wrażenie, że to bardziej ja go ścigam niż on mnie, ale dobra. Dobra, musimy to taktycznie dobrze rozegrać. Okej. Czy ja im odblokowałem blokadę? Dobra, git. Czy git jeszcze snajper? Thank you.
Wiecie, z możliwością wyłączania helikoptera byłoby znacznie łatwiej. Nie chcę statystyki, chcę drzewko zdolności. Zobaczymy. I tak to się resetuje za każdym razem, więc... Było hakowanie? Nie, tak. Tak. Dobra, ulepszenie, uszkadzanie. A jak to mam teraz włączyć to uszkadzanie? Halo? Jak mam teraz uszkodzić śmigłowiec? No nie no, przecież gonią mnie. Zakłóć działanie śmigłowca. Nie no, ale to zważywiłem no. Dobra, run. Przez park, proste. Z drogi! O, nie, no właśnie, nie ma mnie. Suicide! O, esa. Ty, może się uda. Nie wiem, czy to czasowo, czy trzeba gdzieś dalej spieprzyć. Ta, bo akurat się wszyscy zatrzymali tu, no. O Boże. Ta. Normalnie tego. Dobra, teraz se poszli, więc git. No i tu panowie mają kłopot. No to chyba czasowo nie jest, niestety. O, ucieczka udana! Okej. Okay. Bo jak policja się szuka, to masz czas jakby, a... Tutaj tego czasu nie było, więc... Hey. You never called me back. Did you find the guy we traced? Yeah. Some bad history there. Listen, I need to find someone else. This time I have a name, Helena Tucci. She's related to a guy I'm after. Does she live in Chicago? Yeah, I need a location right now. Got her. Wow, she's got a serious digital footprint. Okay, this morning she posted about a meeting today outside the Willis Tower. All right, I'll call you when I'm there. I may need more help. To jest fajne autko w ogóle, bo niby się ślizga, ale to jest takie typikę rajdowe autko, mam wrażenie. Fajnie jest. Niby słabe, ale... A to są zawsze milimetry. Dobra, moi drodzy, no to myślę, że... Że na dzisiaj tutaj skończymy odcinek. Dziękuję za oglądanie i przypominam o łapkę w górę, komentarzach oraz subskrypcjach na koniec. I o tym, że odcinki są codziennie o 16 oraz 18. Tu o tym je znajdziecie i no tyle, słuchajcie. Miłego dnia, no... O, nie, Ferrari? Nie myślałem. Tak, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Siema.